Uwaga, uwaga, oto jest jeden z pierwszych sprzedanych Ineosów Grenadierów w naszym kraju. Zastanawiałeś się, którym jesteś właścicielem w Polsce, jednym z pierwszych? Jak odbierałem swój samochód, pytałem, to byłem 10 u tego dealera, jest dwóch w Polsce, więc no to... W pierwszej dziesiątce to i od razu przyjechał do Terenwizji upalać. Tam zaraz upalać, no bez przesady. To trochę go pogonimy. Właściciel nie ma doświadczenia offroadowego, więc będzie miał takie szkolenie, więc nie wszystkie górki zaliczy od razu. ...900 km zrobił i dzwoni do mnie, mówi: Adam, chcę poupalać w terenie. Przecież to nie jest fantastyczna wiadomość? I cały czas jeszcze do mnie nie dociera, że już jesteś dowodem na to, że te samochody są... Hop! Coraz lepiej! Ale to jest górka, którą trzeba zaliczyć. Gaz w podłogę. Gaz w podłogę rozwiązuje tutaj wszystkie problemy. Nie no, Ineos też musi wjechać, Paweł! Gaz, gaz, gaz! Uśmiech się powinien pojawić na twarzy. Jest uśmiech, akurat czekałem na dole, znaczy nie ruszałem na dole, bo dzwonił akurat dealer. Z jakąś dobrą informacją? Tak, że przyszło trochę brakujących akcesoriów. Jeszcze? Markiza jeszcze. Aha. Musimy opowiedzieć, co my mamy za wersję, bo mamy samochód, który jest tak naprawdę kompletną terenówką, która ma wszystko, chociaż tego nie widać, bo nawet ma wyciągarkę, ale jest ukryta w przednim zderzaku, tak? Jest ukryta, tak. Musimy to chyba rozkręcić, bo nikt nam nie uwierzy. Tak, to trzeba pokazać, bo to jest faktycznie chyba pierwsza rzecz do przeróbki w tym samochodzie. To też w zestawie był? Tak, to było w zestawie. A nie, no to profesjonalnie jest to przygotowane. A taki dwustronny. Dwustronny, tak jest. Proszę bardzo, jest wyciągarka. No dobra, mamy, widzę, fajne stalowe progi. Mamy drabinkę, bagażnik na dachu. Co jeszcze mamy? No mamy już seryjne opony, to są Ateki, tak? Tak. Trochę za małe, między nami mówiąc. Zobacz, nawet win widać na ramię. To jest niespotykane w terenówkach. Widzę, że z tyłu jest fajna osłona, z przodu jest osłona. Tak. Mamy reduktor, mamy dwie blokady. Tak. Jako tak naprawdę ten samochód jest, to się nazywa wersja Trailmaster, jeśli dobrze... Tak, widziałem ten znaczek na masce. Trailmaster, tak. Trailmaster, no. Tak. Ja po prostu już, słuchaj, ja już nie pamiętam, bo ja tak dawno tą konfigurację robiłem, żeby się już tam mi wyparowało z głowy, tak, nie? Co zamówiłeś? Tak, co zamówiłem. Przyjechał, jest, sprawdziłem tylko, czy się zgadza ze specyfikacją, zgadza się, okej. Okay. Podwozie wygląda bardzo solidnie, te wszystkie drążki, wahacze są naprawdę grube, to samo dotyczy mostów, także żartowaliśmy tutaj z Pawłem, że jak wytrzyma to 35, to już nie będzie żadnego argumentu, żeby ratować starego patrola. Taki trochę patrol dzisiejszych czasów, no bo jest BMW pod maską, mosty wydają się być solidne, jest w swoim obyciu taki ciężki, taki masywny jak patrole. Stylistycznie tylko trochę nie pasuje do Nissana, ale... Ciekawe, jakie auto przypomina, ale nie mówmy, może widzowie zgadną. No to trudna zagadka będzie. Myślę, że 400 przekroczyłeś, czy nie? Przekroczyłem. Znaczy ja płaciłem w euro, więc to jest dokładnie, tam chyba było 102 tysiące brutto euro, jakoś tak. Więc czy to jest dużo, te 100 tysięcy euro za samochód, który jest tak gotowy, kompletny? No niestety to są ceny współczesnych terenówek, te średnio 400 tysięcy to trzeba dać za Wranglera, czy tam za Raptora, czy za pewnie nową Toyotę 250 też będzie ze 400. Nie wiem, czy Grenadiera jeszcze kupisz za 400. Bo już są droższe? Już są droższe. To jest cena pierwotna, cena... Taka promocyjna, można powiedzieć, jeżeli ktoś zamówił auto na samym początku. Jak ktoś zamówił na samym początku, tak. To jest naprawdę bardzo duże wydarzenie w offroadowym świecie, że taki ryzykowny projekt niszowej terenówki, takiej bardzo klasycznej, udało się zrealizować w ciągu kilku lat, bo tak naprawdę pierwsze informacje o Ineosie pojawiły się w 2017 roku, a już mamy gotowy jeżdżący samochód. Mówię o tym w kontekście naszej
polskiej motoryzacyjnej kompromitacji, czyli projekcie Izera, który powstaje, ale pewnie nigdy nie powstanie. A też początki Izery sięgają tak jak Grenadiera 2016 czy 2017 roku. Zaczepiają cię ludzie na, wiesz, na stacji czy na ulicy, pytają, co to za auto, czy nie? Tak. Za pierwszym pierwsze tankowanie, jak wyjechałem z salonu, jak mi akurat na Orlenie pan tankował, tak patrzył. A to ten chiński jest? Ten... O! Ale dlaczego? Bo logo Ineosa to kółko samo, jak popatrzysz, to i ludziom się kojarzy właśnie z tym Chińczykiem, nie? Z Sangyangiem. No umówmy się, że logo mogli wymyślić jakieś takie fajne. To logo nie jest najładniejsze. Znaczy, logo Ineosa to tam może nie gra jakiejś dużej roli, ale sam Grenadier, ten napis z tym daszkiem, to wygląda spoko, nie? Czyli oglądają się za tobą na ulicy. Oglądają. Ciekawą sytuację miałem wczoraj w salonie BMW. Jak podjechałem i ludzie zaczęli wychodzić, żeby zobaczyć samochód, nie? I wiesz, dookoła stoją, nie wiem, czy to BMW, czy tam Aston Martiny i te inne, ale przychodzą obejrzeć Ineosa, bo w życiu jest egzotyka, nie? W życiu nie widzieli, nie wiedzieli, że tak szybko można go zobaczyć na żywo w Polsce, także to jest też, myślę, plus zakupu takiego samochodu, że to jest po prostu, no, taki rodzynek, można powiedzieć, świeżynka. I jeszcze przez pewien czas będziesz miał właśnie takie, wiesz... No wiesz, to nie jest dla mnie jakimś tam, nie wiem, benefitem czy korzyścią z tego, że taki samochód wybrałem. Ile to auto waży teoretycznie i praktycznie? 2800. 2800? Serii. Niemożliwe. No, tyle ważą. Na pewno? Co, że za mało? Gdzie jest ta waga? Niestety tyle ważą. No, jest ciężki. Czuć, że jest ciężki. To jest waga naprawdę spora i widać to w szczególności na piachu, że nie ma tutaj lekko, męczy się. Dodatkowo oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie nie spuściliśmy powietrza z opon i ma 2,5 bara. Dodatkowo, te opony są dosyć wąskie, a to jest w sumie taki największy problem w tym momencie, bo to jest małe koło, do tego nie za szerokie, z dużym ciśnieniem, pod ciężkim autem. Więc efekt jest jaki jest i dlatego tak ciężko Ineosowi się tu jeździ. Myślę, że gdyby miał 35, to w ogóle to byłby inny samochód, zupełnie. On zachowuje się w tym momencie trochę jak Patrol w filmie Na za małych kołach. Seryjnie ma 32 cale, obok jest Isuzu na 33, no widać różnicę i właśnie takie kółeczko mogłoby tu być, tak minimum. Przydałoby się, do takich gabarytów to już naprawdę 33 cale to taki standardzik, żeby to fajnie jeździło w terenie. Jednak Raptor, kurczę, jest lżejszy, trochę ma większe, szersze koła i na tym piachu tak czuć, że on po prostu się nie męczy. Także myślę, że trzeba Ineosowi pomóc, zmieniając trochę koła. Znaczy już go namawiamy na wydatki i modyfikacje, co nie? A to seryjne auto. Wyjechało na Atekach, ale za małych. A myślałeś o Raptorze, jak szukałeś auta? Nie, bo jest pick-upem. Czyli pick-up ci nie był potrzebny? Nie, pick-up mi nie był potrzebny, nie jestem farmerem, nie włożę kus. Nie potrzebuje, natomiast no, na pewno jest fajnym samochodem, nie? Ile ten samochód ma przejechane? 900 km. 900 km. Zgodnie z instrukcją dotarł się. Dotarł się, to dzisiaj na pewno się dotrze, ale żartujemy z Pawłem, że w końcu auto, gdzie nie trzeba słapa na bemkę robić. To jest o tyle wyjątkowa wersja, że tutaj nie mamy żadnego diesla pod maską, chociaż są takie wersje, bo tutaj jest silnik, ale benzynowy, oczywiście od BMW. 3-litrowa benzyna, tak? Prawie 300 koni. Ile to pali? Mówmy tak już, bo na przykład Raptor to nam pali w wersji bardzo delikatnej 15 litrów, ale w takiej normalnej jeździe autostradowej to tak 18 skotuje. No, podobnie. Podobnie? Podobnie. Jak jechałem z Torunia do Warszawy, to jechałem wprawdzie autostradą, ale tak nie cisnąc mocno, no to wyszło tak 17-18 litrów. Nie?
może jak się dotrze, to mniej będzie palił. Są takie teorie. Tak twierdzą w instrukcji, natomiast szczerze mówiąc nie chce mi się w to wierzyć. Poszedłeś do salonu, mówisz, dzień dobry, chciałem kupić... Nie, ja nie poszedłem do salonu. W momencie, kiedy Ineos otworzył na stronie internetowej możliwość składania zamówień, w zasadzie to nawet nie były zamówienia, to było po prostu zapisywanie się na listę z wpłaceniem jakiejś tam symbolicznej zaliczki paru tysięcy euro. Wpłaciłeś? Tak. I się zastanawiałeś, kiedy będzie auto? Kiedy się zamieni w sak, w samochód. No i dobra, i jakby... Czy ten czas oczekiwania był określony, czy się, wiesz, zmieniał, czy się wkurzałeś, że obiecali, że będzie za rok, a jest za dwa lata? Jak to wyglądało? Znaczy, tak szczegółów nie pamiętam już, bo już wyparłem to ze swojej świadomości, ale wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że obiecywali, że mniej więcej po pół roku zaczną przyjmować właściwe zamówienia, gdzie trzeba będzie sobie wybrać konfigurację i tak dalej. To się troszkę jeszcze opóźniło, parę miesięcy. To jeszcze nie był jakiś tam duży problem. No tu miałem duży zapas cierpliwości co do tego. Ja się zacząłem robić potem, kiedy dostałem na wiosnę zeszłego roku od Ineosa maila z informacją, że mam miesiąc na to, żeby potwierdzić konfigurację, bo samochód wjeżdża na... Znaczy samochód, no, wjeżdża na linię produkcyjną. Zaczynają go realizować. Zaczynają go realizować, nie? To już wiedziałeś, że może być... I się zaczęło robić ciekawie, no bo mówią, no to, że się skontaktuje ktoś ze mną w tej sprawie. No czekam się, nikt nie kontaktuje, wiesz, czas leci. I w pewnym momencie zaczynam dzwonić do tych teoretycznie dealerów w Polsce, a oni: panie, my nic nie wiemy, nie mamy jeszcze umowy z Ineosem podpisanej, ja tu dopiero salon buduję, gdzie tam te samochody, to dopiero będą u nas za, nie wiadomo kiedy, nie? No to takie budujące, co? Tak, tak. No, myślę, wydaje mi się, że wiele osób mogłoby się zniechęcić i po prostu stwierdzić, że cholera nie. Kapuje. No dobra, ale fizycznie samochód odebrałeś w polskim salonie u polskiego przedstawiciela? Tak. No to sukces. Na rolkach testowaliśmy, czy są jakieś elektroniczne wspomagacze, czy zawsze trzeba używać blokad, które oczywiście tutaj są. No i niestety nie ma żadnych systemów, które by dohamowywały koła i z dwóch rolek ten samochód nie jest w stanie zjechać, dopóki nie zapnie się blokady. To, co nam się nie podobało, to załączanie blokad, bo jakoś długo to trwa, nie jest takie intuicyjne i tak naprawdę za każdym razem, kiedy używaliśmy tej blokady, do końca nie byliśmy pewni, czy ona się włączyła, kiedy się rozepnie. No, widzieliśmy rozwiązania, które są prostsze, skuteczniejsze i takie jakby bardziej intuicyjne dla kierowcy. Włączyła się? Tak. No dobra, to ten teren jedziemy z blokadą. Testowaliśmy te nowe samochody, które wychodzą na rynek i zawsze z jednej strony to jest taka radość, ekscytacja połączona z pewną obawą. W twoim przypadku myślę, że jest podobnie, a nawet jeszcze bardziej z tą obawą, no bo kupiłeś samochód, o którym nikt nic nie wiedział. Tak. Nie ma za sobą żadnej historii. To nie jest kolejna generacja Forda Raptora na przykład. I wiadomo, że ten Ford był, jeździł, tak, a nowszy będzie lepszy. Czy nie masz takich obaw co do ilości serwisu, dostępności do części zamiennych, czy gdzieś tam w głowie ci to nie siedzi? Siedzi mi, oczywiście, że mi siedzi, ale z drugiej strony, kurczę, no... To jest, uważam, że unikalny projekt i mam duży kredyt zaufania. Jak ci się nowy Defender podoba? Jak go nazwałeś? Nowym Defenderem? Myślę, że w pewnym sensie słusznie, bo to jest to, co powinni zrobić w Land Roverze z starą konstrukcją Defendera. Mogli zostawić nowego, ale starego mogli przedstawić w takiej wersji. Chciałeś Defendera nowego, ale nie było. Chciałem w ogóle zobaczyć, czy to jeździ. Ale nie było. Przez kilka miesięcy obdzwaniałem salony w Polsce. Nikt nie miał... Demokara? Nie miał demokara. Nikt nie wiedział, kiedy to będzie. A jeszcze jak pytałem w ogóle o możliwość testowania w terenie, to wszyscy robili wielkie oczy. My, panie, pan chce w teren tym jeździć? My raz wjechaliśmy i później mieliśmy problemy, że nie powinniśmy i w ogóle. Także ja rozumiem, że ci dealerzy nie traktują samochodów terenowych jako terenowe, i tak dalej. Jest wygodnie, fotele są komfortowe. Jest kilka takich rzeczy, które są no, trochę dziwne. Na przykład ja jestem wysoki, teoretycznie mam dużo miejsca nad głową. Fotel wydaje się, że jest wysoko, ale jak widzisz, kolana mam zgięte cały czas pod takim dosyć niewygodnym kątem, więc musiałbym fotel jeszcze wyżej podnieść, ale wtedy z kolei nic nie widzę, co jest tutaj, nie? Bo ta szyba z przodu, no, jakby nie było, jest mała.
Dodatkowo jeszcze, to od razu w pierwszej chwili się mocno rzuca w oczy, to jest to, że właśnie ten pedał hamulca jest tak mocno w lewą stronę przesunięty, że po prostu wygodniej jest lewą stopą hamować. W automacie. W automacie, tak jest. To są wrażenia człowieka, który pierwszy raz wsiadł za kierownicę Ineosa i wrażenia są dziwne na samym początku, bo na przykład cały panel wskaźników jest przesunięty na środek. Przed sobą tak naprawdę mam tylko taki mały panelik, który jest trochę stresujący, bo tam wyświetla wszystkie kontrolki takie na żółto, na czerwono, że coś jest nie tak. Jakby ciekawa koncepcja. Konsola, przyciski, w ogóle super patent uważam. Przede wszystkim nie ma tych durnych ekranów dotykowych. Temperaturę można pokrętłem ustawić. Przyciski są praktycznie na wszystko. Masa jakichś tam dodatkowych bajerów, przełączników, które można sobie popodłączać różne dodatkowe rzeczy. Przyciski robią wrażenie, że chcesz je ponaciskać. Jak je pierwszy raz widzisz, to one są tak fajne, że mówisz, każdy będę naciskał. Nie wiem, co one znaczą, ale chcesz ponaciskać. To jest jakby pierwsze moje wrażenie, że chcesz wszystkie przyciski pokręcić, ponaciskać i to jest bardzo fajne. To, co na przykład bym zmienił, to tą głupią gałkę zmiany biegów, która wygląda wręcz komicznie. Skrzypi czy nie? Możemy tak plastiki trochę nic, podotykać? Tak, dusz ci ile chcesz. Nie no. Nic nie skrzypi. Nic nie skrzypie, nic nie trzeszczy. Zadziwiająco dobra jakość pod tym względem. Teoretycznie ma być łatwo serwisowalny poprzez m.in. sieć serwisów Boscha. Nie tylko u dealera, ale możesz pojechać do serwisu Boscha takiego i tam ci zrobią serwis? To ciekawe. Tak. Faktem jest, że jeszcze jest to troszkę w powijakach, bo na przykład mój Bosch serwis, z którego korzystam w Toruniu, no to oni tam jeszcze do końca nie wiedzą, nie? I na przykład nie są na liście serwisów takich oficjalnych. Przez Ineosa, ale jak sobie wejdziesz na stronę internetową, tam kilka serwisów z Polski jest. Patrz, pierwsze straty. Aha. Jaka będzie przyszłość tego auta? No ciężko powiedzieć, bo może się okazać, że firma zbankrutuje, bo sprzedaje się zbyt mało tych aut, żeby to utrzymać na rynku. Może się okazać, że ludzie wolą bardziej luksusowe rozwiązania i mają w nosie klasykę, dwa sztywne mosty. Na razie się cieszymy, że do grona terenówek dołączyło nowe auto. Po prostu wspieram szalone pomysły. Bardzo mi się spodobał wizja tego samochodu, w ogóle to, co za tym stoi. Fakt, że ktoś miał odwagę na to, żeby zrobić coś taki projekt dzisiaj.